Tak, no to witam wszystkich na terenie stacji narciarskiej Stok w Wiśle Jaworniku. Nigdy tu nie był, a tyle lodrzew tu odjeżdżą. Masz ikien?
to czas na debiut. Widzę, że tutaj raczej nie jeżdżą takie amatory jak ja. Ja, no to debiutujemy. No to pierwsze koty za płoty. Teraz się dodaję. Stacja narciarsko-stok. Robot dzisiaj debiutuje. Genau, fajnie na razie to wygląda. Tu jest jakoś chałupa w kształcie szuflot, czteroosobowo kanapa. No a ten stok nie wygląda za stromo, proszę, ja już tu przejechał, tak więc nie ma jakichś tragedii. Słuchajcie, jeszcze przy rundzie w Wiśle była całkiem inna pogoda, tutaj do Jawornika że zjechał i sypie śnieg i dobrze, niech sypie. Poza tym jestem tutaj pod wrażeniem, tutaj jakieś dziecka też trenują. Powiem wam, jest to pod wrażeniem ich jazdy. Zobaczcie, jak się bajtle uczą jeździć. Pięknie, pięknie, niech się uczą, niech nie siedzą przed komputerami. I zaś następny. A nie, to się nikt nie uczy. Gdyby ty bajtle jechały, o, jedzie. Także jest naprawdę miazga tutaj, jeśli chodzi o umiejętności tych bajtli. Przede mną dwa jakieś bajtle jadą, to jeszcze trenują. Jadą ginał tu bajtle. Mają tutaj jakieś kołki powite. Dzisiaj gra oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspieramy
wielką orkiestrę, jak najbardziej 31 finał, Roba grał z nimi, gramy od zawsze, od 31 lat. Jest to słuszna idea, słuchajcie, tym razem gramy dla wszystkich, którzy mają sepsa na sprzęt do ratowania ich, do leczenia. Wiemy wszyscy, jako to jest paskudna choroba. Także brawo. Panie Jurku, niech Pan gro do końca świata i o jeden dzień dłuży z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I nie bójcie się wszelkiej krytyki. Krytyka jest tylko i wyłącznie zazdrość, że komuś coś się udało, a nie potrafią się ludzie tym cieszyć. Także wszyscy ci, którzy krytykujecie, krytykujcie, bo krytyka jest potrzebna, ale miejcie tą świadomość, że kiedyś znajdziecie się w szpitalu i będzie Was ratował sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę. A dzięki tej orkiestrze przynajmniej nasza służba zdrowia jeszcze jakoś funkcjonuje, bo jeżeli Państwo nie potrafi zakupić sprzętu do swoich szpitali, to już jest katastrofa. Oni wolą przez długi czas cisnąć nam jakąś propagandę, wszystko dodać, jak jest to pięknie, super i fantastycznie. Przy okazji jeszcze COVID doszedł do tego, więc dostali mnie źle w dupę od Państwa, także Panie Jurku, niech się Pan nie boi ich, ja też się ich nie boję, gromy razem i do końca świata i o jeden dzień dłużej. A tam widać stację narciarską w Sosnie. Finał widać. Jeszcze sporo ludzi.
było się bawić. Bardzo tą prawie. No, nie ma źle. Widoczek Fenum zrobił, tam widać hala Jaworowo na wprost, centralnie na środku ekranu i tutaj mamy Wisła, a tu poniżej oczywiście Dolina Jawornika, a tam w oddali widoczna stacja narciarska Soszów, a ja już kończę to moje spiralizowanie. Ostatni już zjazd Wisio. Także weekend spędzony fajnie na nartach. Jest super. Myślałem, że ten skok będzie nieparty, no i to zjedziemy. A jest, tak jest. Tam widać coś, ale widać, że jedna trasa, no. I tu Dolina Jawornika, a ja już jadę na dół.
dnia. Tak to wygląda. Słuchajcie, słuchajcie, koniecznie, jeśli chcecie tu przyjechać, to na 8 rano. Potem będzie problem z parkingiem. Widzicie, wszystko zapalę na fest. No to koniec skirajzowania na dzisiaj. Możecie spać w tym hotelu. Ja jestem u stronie w tej chwili. Widzicie to? Nie chcę umierać. Nie chcę umierać. Nie chcę umierać. Nie chcę. Jak wiadomo, w całym kraju to właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ja też. Ja też par orkiestra i zachęcam do tego. Bierajcie wszyscy specjalnie, żeby się tutaj zatrzymał. A więc. Żeby wesprzeć tą ideę Orkiestry Świątecznej Pomocy. Was też o tym zachęcam. A na koniec wam już godum, czymcie się i do zaś. I wspierajcie Orkiestra Świątecznej Pomocy.